Kolekcja obuwia bezpiecznego Sport i Extreme, produkowana przez przedsiębiorstwo państwowe ze Szeles Opolskich, PPO, została nagrodzona na tegorocznych targach Polagra 2023 złotym medalem. W tym roku zdecydowaliśmy się na wystawienie buta z serii Sport i Extreme. Czym się charakteryzuje kolekcja Extreme? Charakteryzuje się przede wszystkim lekkością. Tego wymaga rynek. Jesteśmy producentem obuwia, który słucha potrzeb klientów. Produkujemy obuwie w Polsce od 70 lat. Oczekiwania klientów są coraz wyższe i musimy się dostosować do potrzeb klientów, to znaczy począwszy od pełnej rozmiarówki, to znaczy unisex rozmiarów. Zapewniamy już od 35 w tej kolekcji do 49 pełną gamę rozmiarową. To nie tylko, bo poza gamą rozmiarową proponujemy też również klientom rozwiązania, jeżeli chodzi o kolorystykę, które jest często kluczowym, że tak powiem, aspektem też przy doborze odpowiedniego obuwia, jeżeli bierzemy pod uwagę logotypy czy cały ubiór pracownika, a na to w tym momencie zwracają klienci dużą i szczególną uwagę. To zastosowane materiały w kolekcji, ich jakość powodują, że jako produkt finalny, gotowy, spełnia najwyższe wymogi i oczekiwania klientów. Przedsiębiorstwo państwowe PPO Strzelce Opolskie to nie tylko linia butów Sport i Extreme. Poza wspomnianą wcześniej kolekcją, od niedawna mamy też rozwiązania dla grupy klientów w postaci butów militarnych. To jest nasz kolejny element i dziedzina, w której chcemy zaistnieć jako przedsiębiorstwo produkujące buty dla Polaków.